Witamy na naszym kanale sklepspetardami.pl. Dzisiaj się przyjrzymy takiemu rewolwerowi Echo Viper 2,5 cala. Półautomatyczny pistolet na amunicję ślepą. Tak się prezentuje opakowanie. Tutaj mamy właśnie napisany Echo Viper, jego kolor oraz numer seryjny. Jest taki w awizeczce. Tutaj mamy kolorystyki. Fume to jest taki grafit. Satyna satynowy, black, no wiadomo, czarny i shiny chrome, czyli jasny chrome. On się tak bardzo błyszczy. A tutaj mamy czarną kolorystykę. Przychodzi w takiej walizce. Echo Blank Pistol, Echo Voltran, no i strona internetowa. W środku mamy tak, nasz rewolwer Echo Viper 2,5 cala. Tutaj jest wybity numer seryjny oraz tutaj. Tu jest jego świadectwo broni alarmowej z wypisanym jego numerem seryjnym, który jest tutaj. No i pieczątki, wszystko wydane, data, kaliber. Takie najistotniejsze informacje, co Unia wymaga do obrotu tym pistoletem. Oprócz tego instrukcja obsługi. Tutaj mamy ładnie rozpisany cały schemat, gdzie jest jaka część. I karta gwarancyjna. Tutaj od producenta jeszcze mamy jakieś jego nowości. Jakiś pistolet na blowback, z tego co widać, ale to nas nie interesuje. Oprócz tego jest nasadzka do wyszliwania rac. No i tak, rewolwer. Żeby go otworzyć, przesuwamy ten przycisk tutaj, w jego stronę i od tyłu palcami. Tak się prezentuje bębenek. Do bębenka wejdzie 6 sztuk amunicji long. No i tak wygląda. Trochę się błyszczy, trochę nie. Jeśli chodzi o wagę, waży 750 gramów. Jest bardzo dobrze wyważony. Nie wygląda to na jakiś, że tak powiem, tani badziew. I tak to wygląda. Jeśli chodzi o amunicję do niego, to w naszej ofercie mamy taką amunicję 6 mm long produkcji Pobieda. Jeśli chodzi o racje, żeby sobie postrzelać, mamy tutaj na przykład najbardziej popularne naszej marki Gold Veco hukowe, kanał Patronen. No, żeby strzelać, to wystarczy załadować najpierw amunicją, później nakręcamy nasadkę i możemy sobie strzelać. Tutaj są typowo hukowe do odstraszania zwierząt, ale mamy też w ofercie nasze inne, jak Crazy Robot, też również hukowe, ale wzmocnione o efekt koloru. Na przykład zielone, tam czerwone, białe, no jest kilka rodzajów. Oprócz tego mamy też w ofercie Signal Marine, gwiżdżące, Solar Stars oraz Color Stars. Wszystkie są kolorowe. Najbardziej polecalibyśmy tutaj kanał Patronen, a później ewentualnie sobie poeksperymentować z innymi. Jeśli chodzi o kolorystyki pistoletów, jakie mamy w sklepie tego rewolweru, to jest black, czarny matowy, czyli matte black, fume, czyli ten taki grafitowy, jak Państwu wspominałem, oraz kolorystyka jeszcze, jaka to była, shiny chrome, czyli taki błyszczący chrome, też bardzo ładny, ale osobiście ja zostaję przy klasycznym czarnym. Moim zdaniem najfajniej wygląda, jest najbardziej taki, powiedzmy, militarny, coś takiego. A reszta kolorystyki, no już zależy, kwestia indywidualna. Wszystkie są dostępne w naszej ofercie, także zapraszamy sklepspetardami.pl i po amunicję, i po racę. Przygotujemy sobie teraz nasz rewolwer do strzelania. Więc tak, nakręcimy sobie nasadkę najpierw. Dobra. I kilka strzałów sobie przetestujemy, jak to w ogóle działa. Cyk.
Dobra, idziemy zobaczyć, jak to działa. Przetestujemy, jak to działa. O, machuje jest jak cholera, że tak powiem. Tu jest też ciemno już. Po godzinie 21. A teraz testujemy sobie z racą, jak szyla. Teraz test z racą zrobimy. Jak widzicie, tu jest nasadka nakręcona i raca. Raca tutaj klają patronem, bardzo głośna. I tak. Chuj jak cholera, także jeśli chcecie poszyć zwierzęta, jak najbardziej się nada. Polecamy.